Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dziś zapraszam Was na relację z Gravel Miedzianki w wersji 3.0. O, wygasili mi światło. Chciałem w takim miejscu zacząć nagrywanie, bo jeszcze jest ciemno. Mamy godzinę 6.15 nowego czasu, ponieważ dzisiaj w nocy przestawialiśmy czas. Ale nie o tym. Tak jak powiedziałem, dzisiaj Gravel Miedzianka wersja 3.0. Runda spadających liści. Kolejna wersja ustawki pewnie już większości z Was znanego Przemka Perki. Runda około 100 km, ale ja sobie chcę to troszeczkę utrudnić i razem z kolegą Darkiem jedziemy sobie do Lubina, gdzie jest start właśnie ustawki rowerami, co daje nam około 45 km w jedną stronę i 40 w drugą. Więc jeśli wszystko pójdzie tak, jak sobie zaplanowaliśmy, no to nam dzisiaj łącznie wyjdzie dystans około 190-200 km. Także jest to prawdopodobnie ostatnia dłuższa wycieczka w tym roku, dlatego postanowiłem, że wezmę ze sobą kamerę i przy okazji Wam coś z tej wycieczki pokażę. Tym bardziej, że właśnie jesteśmy w najlepszym momencie jesieni, kiedy w lasach jest pięknie, kolorowo, naprawdę klimatycznie. Do tego ma być dzisiaj całkiem fajna pogoda. Teraz to prawda mamy 4 stopnie i dosyć spora mgła, która właśnie nachodzi. Ale w ciągu dnia ma temperatura wzrosnąć nawet do 15 czy tam 16 stopni. Ma być słonecznie, co da odczuwalną temperaturę w ciągu dnia pewnie jeszcze wyższą. No, także to tyle z takich początkowych technikaliów. Bez zbędnego przedłużania zapraszam serdecznie do oglądania. Jeszcze kierownik wycieczki. Hej. Cześć, Szymek. Darek. Siemanko. Cześć. Kurde, nie, tak dojechałeś? Przeraziło mnie po parapecie, wiesz, kapie. No. Mgiełki? Tam mgła, zaglądam, kurna, wszystko mokre. Tak, ale... Ja mam zaparowany tak ja. No. Ale nie jest źle, nie jest źle. Nie, myślę, ci, faktycznie, że... myślałem, że będzie gorzej. U nas ale ten, nie. Dobry czas macie. Tak. I teraz pytanie, czy chcecie faktycznie na Orlena jechać no, sobie odpocząć? No, jakąś kawkę wypijemy, hot doga zjemy, tak, może coś. I... Ja sobie ten, podjedziemy razem tak jak ten, no. A ja sobie jeszcze tam 20 dokręcę, bo jest godzina 10, to ja spokojnie zdążę. Na rozgrzewkę, ja... tak? No. Dobra, spoko. To jedziemy. Cześć. Cześć, Kamil. Cześć. Słynny Kamil z Głogowa. O, tam zaraz słynny. Tak, ja tylko elektroniczne teraz wystawiam, nie? Tam jest gwiazda, o, główny kierownik wycieczki. Zdążyłeś? My też idealnie, bo żeśmy się pomylili drogę, no. Coś ty. No, tak Garmin właśnie kieruje, wiesz. Chyba, żeby na łachu zmienić. No, chcesz pojechać tutaj tędy i na rondzie w prawo, nie? Bo zaraz wybiera wyjedzie, bo coś mi tu nie pasuje. Witam serdecznie. Garmin, to robi takie rzeczy. Tak. O jest, skoro. Tożsamość dzisiaj nie obcinaj. Tak. Okej. Okay. Nie będzie wycinania twarzy. Hej, hej. Cześć. Samą porę, rychło w czas. W samą porę na pewno tylko zdjęcie. Tylko na rusztowanie na tym. Trasa jest, znamy się. Płaska, lajtowa. Jedno miejsce, gdzie prawdopodobnie będziemy musieli zejść, ale to są jakieś dwa razy gałęzie przewrócone. Zgłaszałem do Garmin. Ale... Olał temat? Nie usunęli. Przed miło rodzicami. No 40 km. To dam radę. Jakiś tam lokalny sklep. Mam butelkę wody, jakbyś potrzebował. No. A, okej. Okay. To... Znaczy nie. Jak... No ale co, nie będziesz nic pił? No dobra. A, no, chyba, że to jest to no, zobaczymy. Butelkę wody. Ej, to do Orlenu, be. O, no mogę, ale nie mam śladu, nie dogonię was. Dobra jest. No. Na butelce no, te 40 lubisz tu na starcie, widzisz, słyszałeś, nie? Wygryź konkurencję. To jakoś to jest? Nie, Łukasz, nie jest. Jechać
z tobą? Nie. To co, jedziemy na obręb? Nie. Nie musimy. Już ogarnięty temat. Pół litra czystej. Przemek, dzisiaj ty zaczynasz kapcie? Co? Ty zaczynasz ty dzisiaj? Pierwszy w tych oponach po 8000. No ja z mirelkami to mam... Kamil, ty był pechał przed Damarii w nozie. No chyba, nie wiem, no. Słuchajcie, to jedźcie. Ja sobie... To Kamil zostaje teraz. Tak, ja zostaję teraz, tak. Jak Przemek ze mną, tak ja z Przemkiem teraz. Ale nie, nie słychać, żeby schodziło. Albo wentyl. Już nie słychać, nie? Może zakręć jeszcze parę razy, niech się tam rozprowadzi. Kurczę, dzięki za pomoc. Ja tylko rower przytrzymałem. Czekaj, tutaj mam zamknięte, może jeszcze tam trochę jest. Jakby trzeba było. I już się zapowiadałem pierwsze interwały. Aha, no, ekipę dogonić. Tak. O, mój przyjacielu. No teraz, żeby tradycji stało się zadość, na drugiej miedziance mnie nie było i nie było kapci, nie? Ale na przykład przyjechałem, to się zaczyna. To już pecha, nie? Chyba. Co jest grane? Wiesz co, jakieś tutaj... Ale to uszczelniło czy nie uszczelniło? Niby uszczelniło. To pompowałeś? Tak. Dwa razy. Trzyma. Dobra, lecimy. Oby trzymało. Czyli nie ma co drona wyciągać, jedziemy. Teraz trzeba dogonić, nie? Grupa pościgowa dogoniła peleton. Siema. Miało być spokojnie, kurde, a nie szło was dogonić. Kurde, mam awarię małą. Nie wiem, a kurwa, dwie szprychy pęknięte. Co masz? Dwie szprychy pęknięte. Gdzie? Teraz? Wcześniej. Gdzie to było? Jedna. To prawie nie było. A to druga. I to druga. Masz taśmę, żeby je związać? Klejącą? Jakąś mam, no. Żeby wiesz, żeby nie odskoczyła gdzieś. Tak. Kurde, bratku. Jedną do drugą trzeba byłoby. Już ci daję taśmę. Ja mam gdzieś taśmę, no tylko że. No bo tu je zwiążę. Kurde, ostatnio też jedną wymieniałem, bo mi pękła. A teraz dwie. Wiesz co? One się przecierają tutaj na tych. Na tych łączeniach. Tak.
wiadomość była. W wspólnym gronie, ja was odprowadzę. Chyba, że chcecie faktycznie Orlena, a jak nie, to tam pewnie. Na Orlen idziemy, Darek? No. Co, tak, tak żeś gonił? Dzięki serdeczne. Myślałem, że jeszcze potem na zakończenie. No, jak chcesz, możemy zrobić. Oczywiście. Możemy zrobić. Tylko teraz byśmy się musieli znowu ze słońcem ustawić. No właściwie stoimy dobrze. No. Aha, trasa wymagająca, dotarli. Tyle zostało. Dzięki, To są Nevy Silsko. Dzięki. Cześć, cześć. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. No, nawet spoko wygląda. Dobra, szybkie ładowanie węgli i ostatnie 4 dyszki. Do widzenia. Do widzenia. O, 15.05. 146,5. Jeszcze 4 dyszki. Będzie dobrze. Co, jedziemy. Dobra, to ja uciekam tu w prawo. Trzymaj się, do następnego. Dzięki, Darku. Również. Fajna troska się udała. Fajna akcja. Tak. Od wschodu do zachodu. Warto było to wolno. Wziąłeś i tak, się upierdzieli. I się upierdzieli trochę, dokładnie. Będą fajne wspomnienia. Tak. Za chwasę będą przypominać o tym przez kilka dni. Może jeszcze kiedyś tam zajedziemy. Pewnie, że tak. Różki fajne. Tak. Jasne. Trzymaj się, Darku, na razie. No i kończymy tą dzisiejszą wycieczkę. 11 km do domu. Chyba się uda dokręcić do 200, także będzie bardzo fajne zakończenie tego jesiennego sezonu, bo raczej już więcej takich dłuższych tras nie przewiduję. No ale ta dzisiejsza to było naprawdę bardzo piękne zwieńczenie, bo dopisało wszystko. I pogoda, i towarzystwo, i trasa, która jak zwykle przez Przemka zaprojektowana po prostu perfekcyjnie. No i ten klimat jesienny po prostu, no... Genialne zakończenie sezonu. Tyle mogę powiedzieć. No, takie piękne zachody. Słonko to już zaszło. Mega. Dobra, takim to oto miłym akcentem w pięknych okolicznościach przyrody kończę ten materiał. Wracam do domku, do rodzinki. No i tyle. Żegnam się klasycznie. Życzę wam miłego dnia, popołudnia, wieczoru czy też nocy. W zależności kiedy oglądacie to wideo. I do zobaczenia już niebawem w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć!